Skrajna lewica bierze edukację i resort rodziny, wsparta przez nowy organ, nazywany buńczucznie Ministerstwem Równości. Oczywiście równania wszystkiego jak w plemiennej wojnie Tutsi i Huttu. Znajdziemy tam jeszcze wiele ciekawych informacji, bo czymże jednak może zajmować się Ministerstwo Równości? Jak nie równością, prawda? Ale będzie to ich równość. Równanie do czegoś, po co my nawet nie chcemy się schylać. Niepowstrzymana przez nikogo będzie lewica w stanie zmienić model społeczeństwa, które w moim przekonaniu okaleczy przynajmniej dwa pokolenia, a kto wie, może i więcej. Europa w wielu miejscach wybudza się z tego lewackiego marazmu, z tego letargu, z tych wszystkich mrzonek opowieści o otwartym społeczeństwie. Widzimy to w statystykach gwałtów, kradzieży, asymilacji tych ludzi, których oni przyjmowali jeszcze kilka lat temu z taką otwartością. No a my teraz jako papuga Europy, która będzie papugowała, ale nie w tym czasie, kiedy trzeba. Weszliśmy w nowy rozdział, który kraje Zachodu właśnie przerabiały, przerabiają od kilkudziesięciu lat i wcale nie są zadowolone z rezultatów. Za to, co będzie działo się w wyniku działalności tej grupy już za kilka miesięcy, odpowiedzialny jest również cały polityczny, konserwatywny świat. To liderzy każdej formacji, która odwoływała się w swoich programach choćby w minimalnym stopniu do tradycyjnych wartości, są ojcami tego, powiedziałbym, niewymownego sukcesu współczesnej dekadencji. Tamci tylko po prostu wykorzystali okazję i co mamy mieć im to za złe? Że są sprytni? Że przejechali się na naszych bolączkach i dojechali do celu. Źle obliczone ryzyko partyjne, jakieś rozgrywki. Wszystko to było ważniejsze niż utrzymanie stabilności kraju. No i to nieustanne pretendowanie do politykowania bez cienia szansy na powodzenie. Atomizacja wszystkiego, co wyrosło na prawo od środka. Rozbicie głosów konserwatywnej części elektoratu, no i oto na kolejne lata wyrosła nam właśnie Polska. Polska, która chociaż jest naszą ojczyzną, będzie też narzędziem represji i antytezą tego, w co większość z nas wierzy. I co mamy teraz się w tym wszystkim odnaleźć? Mamy się w tym urządzać? Ja nie zamierzam. I wam, drodzy widzowie, również nie polecam. Bo tu nie chodzi o ten czy inny model polityczny, ale o całkowite przedefiniowanie, redefiniowanie naszych wartości. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Polityka bowiem to rachunek prawdopodobieństwa, a nie koncert życzeń oparty na próżnych wyobrażeniach i aspiracjach dziesiątków środowiskowych liderów. Naszym problemem, problemem konserwatystów jest bowiem to, że każdy chce dowodzić. Każdy. Spotykam tych liderów mnóstwo. Każdy chce rządzić. Tylko że robić nie ma komu. A tu o pracę chodzi, której teraz będziemy musieli niestety wszyscy wykonywać coraz więcej. Będzie jej w brud. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj w sobotę o polityce i sprawach społecznych. Jak widzicie, w nastroju dosyć posępnym, ale nie zrezygnowanym. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Dzięki, że jesteście. Patrząc na skład nowej Rady Ministrów, jestem przekonany, że wspólnota ludzi myślących, którą tutaj budujemy, będzie Polsce potrzebna jak nigdy wcześniej. Myślę też, że kanał Marek Miśko Czuwaj, który od przyszłego roku, mam nadzieję, zostanie wzbogacony o kolejne formaty, będzie miał pełne obłożenie, a to, że powstają kolejne programy i możemy publikować je cyklicznie, jest zasługą każdego z was, widzów i mecenasów, ludzi, bez których kanał Marek Miśko Czuwaj po prostu nie mógłby powstać. Dziś wiem, że trzeba już myśleć nad stworzeniem czegoś więcej. Chciałbym, aby były to nowoczesne audycje, które dotrą do młodzieży, bo przecież cała rzesza młodych, która została dobrze wychowana przez zdroworozsądkowych ludzi, to ta rzesza młodych ludzi będzie na pierwszej linii frontu nowej marksistowskiej edukacji. Im też będzie ciężko. Ale o młodzieży jeszcze dzisiaj sobie opowiemy. To co? Zaczynamy. Nie chcę już słuchać o tej mitycznej skuteczności poprzedniej ekipy. Niektórzy na to zwracają uwagę. Widzieliśmy tę skuteczność, gdy w sprawach najważniejszych, gdy straszono nas tym, co okazało się czymś innym, szli ramię w ramię z establishmentem. Skuteczność bowiem nie przejawia się w roztaczaniu pięknych wizji i mamieniu ludzi za pomocą propagandy medialnej, no ale konkretnych działaniach. Czy nie zgodzicie się z takim podejściem do sprawy? W takich działaniach, które są podejmowane w sposób po prostu nowoczesny. Chociażby w dziedzinie polityki historycznej. Oto na ekrany światowych kin wszedł niedawno film Napoleon. Podam wam taki przykład. Produkcja była jedną z najchętniej oglądanych podczas długiego weekendu w Stanach Zjednoczonych, no i tylko w ten długi weekend zarobiła 32,5 miliona dolarów. Na samym starcie w Wielkiej Brytanii skasowała 6 600 tysięcy dolarów, a we Francji ponad 5 milionów. Zobaczcie, powstaje więc kolejna kasowa światowa produkcja.
A wiecie, ile w niej jest o Polsce? Nie więcej niż 30 sekund. Polska w filmie o człowieku, którego historia wojenna przecież z Polską jest bardzo silnie związana. Mamy nawet go w hymnie. Występuje w jednym kontekście. Mówi się o niej, że spod Moskwy trzeba się wycofać i osiąść nad Wisłą, gdyż u nas w Polsce zimy są łagodniejsze. I tyle, koniec. Była więc okazja współfinansowania takiego filmu. Przecież ktoś z Ministerstwa Kultury mógł jechać, rozmawiać z reżyserem, z producentami, aby przy wzajemnej kooperacji, jak to się mówi w filmie koprodukcji, zadbać, aby w scenariuszu znalazł się wątek poświęcenia naszych przodków, którzy przecież tak silnie w tamtym czasie walczyli o swoją niepodległość u boku Boga wojny. I słuchajcie, naprawdę, bez względu na to, czy ktoś podobnie jak Waldemar Łysiak jest ideowym napoleonistą, czy uważa cesarza Francuzów za wcielone zło, to wszystko w kontekście budowania polityki historycznej kraju w oczach opinii światowej jest wcale nieistotne. Drugorzędne, może nawet trzeciorzędne. Mógł powstać film, w którym o odwadze Polaków dowiedzieliby się ludzie na całym świecie. Ale my mieliśmy przez ten cały czas zupełnie inny plan. Wysyłać za miliony złotych jacht, który popłynął i nikt nie wie co dalej. Gdzie ten jacht? Dokąd dopłynął? Jakie są rezultaty tego działania? Czy ktoś przedstawił, jakie były efekty wydatkowania tych publicznych środków? Szczerze wątpię. Szansa więc została w moim przekonaniu zmarnowana. Zbyt wiele szans zostało zmarnowanych. I można o nich mówić tutaj godzinami. Więc przestańmy w końcu myśleć o Polsce przez pryzmat tej czy innej partii. Nie do pomyślenia jest dla mnie, z jak wieloma ludźmi się spotykam, którzy rozumieją interes Polski przez jakąś taką partyjną kalkę. A PiS to, a Platforma tamto, a Konfederacja tamto. Partie polityczne, moi drodzy, mają interes w tym, aby realizować interes partii. Są to wyrafinowane metody i mechanizmy oddziaływania na wyborców, a wśród nich jest również cały szereg strategii, które podejmuje się i tylko wyłącznie po to, aby zebrać jak najwięcej głosów bez względu na to, czy kręgosłup moralny strzeli takiemu politykowi, czy nie strzeli. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale znakomitej większości. Powstają na temat sztuki wyborczej dziesiątki książek, bardzo ciekawych książek. Taką pozycję jak ta, czyli drzewo kampanii wyborczej, jak wygrywać wybory, powinien przeczytać każdy. Każdy wyborca, aby wiedzieć, w czym bierze udział. Donald Tusk jeszcze niedawno fotografował się na tle domowego ołtarzyka i opowiadał o swojej katolickiej gorliwości. Ale szybko jednak stwierdził, że w tej przestrzeni nie znajdzie dla siebie miejsca. Szybko, a może jeszcze szybciej, przeszedł więc od deklaratywnego katolicyzmu do wspierania lewicowej ofensywy w edukacji i rodzinie. Przecież to w jego rządzie będą tacy ludzie. Do zgody na zabijanie nienarodzonych dzieci w imię umowy koalicyjnej z komunistami, bez których rządził przecież nie będzie. To on do tego przykłada rękę. I gdzie jest teraz jego sumienie? Nie wyrzuca mu niczego? Jak modli się przy tym ołtarzyku? Albo mój największy wyrzut sumienia, Andrzej Duda. Jeszcze niedawno o in vitro mówił w ten sposób. Posłuchajcie. Pod względem ochrony życia, panie prezydencie, ja absolutnie jestem tym, który pamięta o naukach Ojca Świętego Jana Pawła II. Jeżeli pan prezydent uważa, że te nauki to było średniowiecze, to może pan prezydent tak uważać. Dwa lata więzienia moje, to średniowiecze, panie pośle. Moje zdanie na ten Niech temat pan jest odmienne. To Ojca Świętego. Ja uważam, że prezydent Rzeczypospolitej może podpisać projekt przewidujący pozaustrojowe zapłodnienie tylko pod jednym warunkiem, że będzie on zgodny z konstytucją, czyli że będzie szanował życie i godność ludzką. Selekcja eugeniczna zarodków nie jest szacunkiem do godności ludzkiej, co jest obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej i państwa polskiego, bo godność jest niezbywalną rzeczą, której człowiekowi nie wolno odbierać. Mrożenie zarodków ludzkich, panie prezydencie, również jest niszczeniem tej godności. Życie jest gwarantowane w konstytucji. Projekt, żeby mógł zostać podpisany przez głowę państwa, musi być zgodny z konstytucją i z elementarnymi zasadami przyzwoitości. Jaki wspaniały wojownik, nieprawdaż? I nagle bez mrugnięcia okiem podpisuje ustawę o finansowaniu in vitro z naszych wspólnych pieniędzy. Odtąd coś, co stoi w jawnej sprzeczności z moralnością chrześcijańską, będzie finansowane z twojej i z mojej kieszeni. Moje i twoje pieniądze posłużą na realizację zabiegów aborcyjnych do 12 tygodnia, bo któraś ma w planach wakacje i coś tam się jej przydarzyło, coś tam, czyli dziecko, albo po prostu za małe mieszkanie i nie będzie musiała podawać żadnych przyczyn. Zabijanie za twoje i moje pieniądze. Odstawiając jednak politykę na bok, zobaczcie, politycy, którzy mówią o sobie jestem katolikiem, mają też przecież chrześcijańskie powinności, no i nie mogą od nich abstrahować, bo taki job. Gdzie są więc biskupi miejsca? Języki potracili? Gdzie metropolita warszawski?
Księże arcybiskupie, zdaje się, że prezydent Duda mieszka na terenie podległym do diecezji księdza arcybiskupa, prawda? Może by zabrać w tej sprawie głos. Gdzie jest prezydencki kapelan? Wszystko to jedna wielka gra. I wy również jesteście jej uczestnikami. Badania na żywym organizmie. Niczego im nie wyrzuca sumienie, bo sumienia polityków, zdradzę wam taką tajemnicę, są zbudowane z badań fokusowych. Badania fokusowe są prowadzone na reprezentatywnej grupie wyborców. I badanie takie, w zależności od skali i zawiłości, kosztuje od 15 do 80 tysięcy złotych. To są wewnętrzne badania, w których opisane są wszelkie preferencje wyborców, czyli was, mnie, włącznie z ulubionym posiłkiem i tym, gdzie lubicie spędzać wakacje. To jest właśnie element budowania dzisiejszej strategii wyborczej. Było tak właśnie w przypadku PiSu. Jest tak również w przypadku Konfederacji. Jestem przekonany, że będzie tak w przypadku posła Brauna. PiS ponad 3 lata temu w wyniku takich właśnie badań, działań postanowił rozpoznać bojem nowy sektor wyborczy. Pamiętacie? Taki sektor, który dotychczas był nie w jego zasięgu. Nie był w zasięgu partii zarządzanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Będąc pewnymi swojego poparcia w grupie twardego elektoratu, złożonego w dużej części z seniorów, a wiedząc, że seniorzy jak to seniorzy, biologia jest nieubłagana, po prostu przemijają, ma jednocześnie rząd młodych dusz, który zagarnia im Konfederacja, jest poza ich zasięgiem, zaczęli uśmiechać się do młodzieży wielkomiejskiej. No i tak powstała inicjatywa Piątki dla Zwierząt, która źle obliczona doprowadziła do klęski PiSu na terenach wiejskich i zatrzymała w domach zawiedziony elektorat Polskiej Ściany Wschodniej. To nie Miśko, jak niektórzy sugerują, czy ktokolwiek inny jest odpowiedzialny za porażkę PiSu, tylko on sam. Gnuśność, próżność, kretyńscy dziennikarze, którzy z mediów stworzyli niebezpieczną zabawkę. Wolta w kierunku liberalnego środka wyborców pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. No i wiele, wiele, wiele innych ułomności, których ocenę, jeżeli będą Państwo chcieli, przedstawię na początku przyszłego roku w jakimś osobnym programie. Ten kierunek, chociaż idąc ku niemu w bardziej roztropny sposób, wybrała też, mi się tak wydaje przynajmniej, Konfederacja, która nie chce już walczyć o głosy na prawicy, tej prawicy, która stoi przy samej ścianie, ale o wyborców stąpających gdzieś tam z nogi na nogę na rubieżach konserwatywnego skrzydła Platformy, Trzeciej Drogi, czy też bardziej liberalnie nastawionych gospodarczo konserwatystów zawiedzionych PiS-em. Grzegorz Braun nie zgadza się na takie alianse. Dokonał więc wolty z gaśnicą, która skradła duszę radykalniejszego elektoratu, no i w ten sposób, płacąc dużą cenę, buduje w moim przekonaniu również nową frakcję, bo w Konfederacji chyba nie zostanie, co? A Konfederacja natomiast przestanie być klubem. Nie będzie klubem poselskim, ponieważ po odejściu zawieszonego Brauna razem z jego posłami liczba posłów spadnie poniżej 15, a to sprawi, że będzie jedynie kołem. Koło natomiast nie ma inicjatywy ustawodawczej. Nie ma reprezentanta w prezydium Sejmu, czyli własnego wicemarszałka. A to sprawi, że straci kontrolę nad procesami parlamentarnymi. Decyzje będą zapadały teraz w gabinecie marszałka pod nieobecność przedstawicieli PiSu i Konfederacji. Będą sobie więc tam budowali teraz Polskę według swojej demokratycznej modły. I to jest demokracja. Konserwatyści razem. Stawka, jak rzekłem, była wysoka. Możemy ją nazywać różnie. Możemy ją nazywać przyszłością, możemy ją nazywać Polską. To już nie ma żadnego znaczenia, bo ludzie reprezentujący zbliżone poglądy w sprawach najważniejszych, mając pełną świadomość nadchodzącej katastrofy, bo przecież wszyscy zakładaliśmy, że jeżeli nie wygra ta strona, to wygra z pewnością następna. Katastrofy uosobionej w formie takiego nowego lewicowego rządu, oni nie byli się w stanie porozumieć w niczym, zauważyliście? Konfederacja przestrzeliła, zwiedziona popularnością na TikToku, będzie teraz znaczyła tyle, co koło Pawła Kukiza z zerową mocą sprawczą. Będą mogli sobie teraz też blokować mównicę i protestować, odbudowując to, co stracili w oczach twardego elektoratu, za pomocą takich performansów. Pan Piech z kolei nie skorzystał z przedwyborczej propozycji Brauna i teraz pewnie dumny z siebie będzie obserwował nie z sali plenarnej, ale sprzed telewizora, jak głosowanie za głosowaniem będzie rosła nowa Polska, Polska dekadencka, w której mordowane są dzieci, a za szkołę i rodzinę odpowiadają ministry. Stąd czy stamtąd. Grunt? Że żona zadowolona, prawda? Że można się pochwalić w lokalnej społeczności, że jestem liderem. Jednym z 50. Grzegorz Braun jako reżyser, dokumentalista jeszcze nie raz zaskoczy nas swoją kreatywnością. A Polska tymczasem czeka na zmiany. I te zmiany nastąpią. Tylko że wszyscy ich pożałujemy. Przyjdzie nam gorzko nad naszą ojczyzną zapłakać.
Myślę, że wiatr dopiero się zerwie. Kalendarz wyborczy nie pozwala bowiem obecnie rządzącym na to, żeby podejmować jakiekolwiek radykalniejsze działania, które mogłyby przeszkodzić w zagarnięciu ze stołu całej puli. Do wzięcia bowiem są jeszcze, pamiętajcie, samorządy i Parlament Europejski. PSL nie jest głupi, wie, że jego elektorat ma jeszcze charakter konserwatywny, więc będą bali się utraty konserwatywnego wiejskiego elektoratu. Będzie więc PSL blokował zapędy lewicy, uchodząc za zdroworozsądkową, taką powiedziałbym umiarkowaną siłę. Ale gdy w czerwcu 2024 roku maraton wyborczy się zakończy, wszystko stanie się zwykłym politycznym dealem. Nie ufam nikomu. Nie wierzę w ani jedno zapewnienie. W ani jedno słowo, które padło z ust liderów nowej koalicji rządowej. Jestem po prostu za stary na to, aby dać się złapać w pułapkę erystycznych sztuczek marszałka Hołowni, chociaż oglądam jego wypowiedzi z zaciekawieniem. Uwierzyć w język miłości Donalda Tuska, bo ja znam jego miłość. Ale nie uwierzę też w nagle zdobytą, w sposób zupełnie nieoczywisty, jakąś szczególną zdolność Władysława Kosiniak-Kamysza do kierowania wojskiem polskim. Będę przyglądał się Konfederacji. Dziś już za nikogo bowiem nie będę ręczył nazwiskiem, chociaż elokwencja i rozwój osobisty marszałka Bosaka nadal budzą mój szacunek. Staram się, naprawdę bardzo się staram, nie nakładać partyjnych kalek na rzeczywistość. Chcę po prostu skuteczności w działaniu ludzi, szczególnie tych ludzi, których uważam za swoją reprezentację. Nie interesują mnie partyjne wojny, bo nie jestem członkiem żadnej partii i większość z was też nie jest członkami żadnej partii. Jesteśmy członkami narodu, więc powinna nas interesować jego przyszłość. I tego od nich po prostu wymagajmy, gdy znów zaczną robić objazdowe rundki po Polsce w poszukiwaniu głosów. Wymagajmy, pytajmy. Mniej happeningów, a więcej realnego wpływu na to, co ważne. Patrzeć na ręce lewakom i mówić o każdym ich szachrajstwie i próbie przemodelowania kraju na wzór upadającego Zachodu. Co robić? Nie schodzić do żadnego podziemia. Za długo w nim wszyscy siedzieliśmy. Podziemia bowiem mają to do siebie, że bardzo szybko pleśnieją, grzybnieją, jest tam wilgotno. Można od tego różnych chorób dostać. Nie siedźmy pod ziemią. Też mieszkamy w Polsce i mamy chyba coś do powiedzenia. Jeżeli nie uda nam się tego zrobić w Sejmie, bo ludzie, którym ufaliśmy z tej czy innej frakcji, będą zajmowali się sobą, a nie przyszłością, to przypomnijmy o sobie wszędzie, gdzie będzie to możliwe. Rodzice będą musieli częściej odwiedzać szkoły i przedszkola swoich dzieci, no i egzekwować prawa, tak aby młode pokolenie nie było systemowo demoralizowane. Będziemy musieli organizować się w małe wspólnoty, spotykać raz, dwa razy w miesiącu, aby widzieć, że nie jesteśmy sami. Podejmować różnego rodzaju lokalne inicjatywy. Czas wyjść z ciepłych kapci. Czas przestać zajmować się błahostkami. I mówię to być może przede wszystkim do siebie. Kiedy wymyślałem nazwę naszego projektu, projektu Marek Miśko Czuwaj, nie myślałem, że to czuwaj będzie takie profetyczne. Bo dzisiaj trzeba nam będzie właśnie czuwać. A nie mógłbym tego robić bez państwa wsparcia, bez państwa pomocy. Jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany tym, aby postawić nam kawę, może to zrobić za pomocą serwisu Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie oraz w pierwszym komentarzu. Jest tam też link do zrzutki, jeżeli ktoś z państwa chciałby zostać mecenasem. No i wiele, wiele innych możliwości. To dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie wraz z zespołem przygotowywać te programy cyklicznie. A jak rzekłem, myślę, że od przyszłego roku będą one jeszcze ważniejsze i jeszcze bardziej potrzebne. Za dotychczasowe wsparcie, to, że państwo się nie migają, serdecznie dziękuję. Kłaniam się w pas. A na odchodne. Odpocznijcie w te święta. Odpocznijcie, bo wektory się nieco zmieniły. Dziś to my będziemy szeroko działać społecznie, aby ta ciemna gwiazda nie myślała, że przejedzie po nas swoim rewolucyjnym walcem tak łatwo. Jak nasze idee, wartości mają być połknięte, to po prostu stańmy im chociaż w gardle. Marek Miśko, czuwaj. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Do zobaczenia jutro po godzinie 19. Ale się porobiło. Zagrałem w filmie Konrada Łęckiego i to jedną z głównych ról. Konrad Łęcki, reżyser słynnego Wyklętego, jakiś czas temu zaproponował mi angaż, taki normalny, klasyczny, filmowy, w swojej krótkometrażowej produkcji. Po przeczytaniu scenariusza natychmiast się zgodziłem. Jest to film, którego opowieść została stworzona na podstawie prawdziwych historii autentycznych ludzi, którzy służąc w Wojsku Ludowym, Wojsku Polskim, w stanie wojennym, sprawili, że Jaruzelski nie przespał kilku nocy. Zobaczcie zwiastun, a całość filmu jest dostępna na kanale YouTube'owym Konrada Łęckiego. Miłego odbioru!
Jestem ciekaw waszej opinii. Marek Miśko, czuwaj.